Witaj Łukaszu. Witam bardzo serdecznie. Posłuchaj, tak po walce z kolegą Bagietą, która się zakończyła no, dla Ciebie szczęśliwie, dla niego mniej. Powiedz, nie za mocny byłeś dla niego, w takim sensie, że no, walka była dość taka no, kontuzyjna, tak mi się wydaje. To znaczy, nie chciałem doprowadzić do tej kontuzji. On chyba przy którymś knockdownie, bo on dostał 3 knockdowny, po prostu coś mu strzeliło w nodze, bo jak upadał, to zwiotczał po prostu i musiał mu coś strzelić po prostu w nodze, nie? Czy to było w kostce, czy było piszczel? Wydaje mi się, że w kostce mu coś strzeliło, bo potem jak wyjeżdżał na wózku inwalidzkim, to właśnie było widać, że ma zatejpowaną... Torebkę stawową. Tak, dokładnie. W śródstopie. Tak, tak, dokładnie. Okej, posłuchaj, powiedz mi, jak w ogóle typowałeś tę walkę przed tym? Czy od początku wiedziałeś, że tak to się skończy, czy myślałeś, że będzie bardziej wyrównana? Czy myślałem, że walka będzie bardziej wyrównana? Nie sądziłem, że walka jakkolwiek będzie wyrównana. W sensie wychodziłem z założenia, że jestem lepszy, silniejszy, szybszy, bardziej zorganizowany od Bagiety. Mimo wszystko brałem pod uwagę, że w każdym momencie może mnie znokautować, że może wejść mu po prostu jakiś lucky punch. A powiedz mi, jak byś radził jemu na przyszłość do takiej walki? Jak, żeby on się przygotował, żeby taka walka miała troszeczkę inny rezultat niż dzisiaj? Gdybyś był jego trenerem. Gdybym był jego trenerem, co bym mu poradził? Żeby nie bił się w boksie. Ale co, po prostu, że gardy nie trzyma, czy co? No łatwo do niego dojść. Skróciłem dystans, pach. Czyli generalnie nie zasłaniał się właściwie, tak? O to ci chodzi? Ale jak mógł się zasłonić? Tak naprawdę na gardę też by mu to przeszło. Te ciosy by przeszły mu przez tą gardę. No, to są silne ciosy. To się wydaje ludziom, że te ciosy nie są silne, że to ja sobie po prostu macham łapami. To było dość mocne uderzenie. Skoro nieźle ci idzie i też trening też nieźle, to powiedz mi, czy jakoś wiążesz przyszłość z tym sportem, z MMA, czy ty jednorazowo to traktujesz? Traktuję to... Czy tylko jako forma dorobienia kieszonkowego? Forma zarobku. No dobrze, a powiedz mi, czy według Ciebie te wszystkie gale freakfightowe, bo tu chodzi o zarobek, prawda? Czy one mają jakąś szansę większego przebicia u nas w Polsce? Czy raczej to będzie się kończyło? Jak to oceniasz? Uważam, że te gale już przebiły się na taki poziom, że one górują w ogóle nad rzeczywistymi sportami walki. Wiadomo, że walki celebryckie najbardziej będą się sprzedawać ze wszystkich walk. W pewnym momencie wiadomo, że będzie to bardzo monotonne, ale mimo wszystko bardziej ciekawe od sportowych walk, bo tu można spodziewać się wszystkiego. Emocji przede wszystkim. Może nie o tyle co emocji, ale po prostu nieprzewidywalności. A propos tej monotonii, co powiedziałeś, że może ewentualnie temu grozić, myślisz, że właśnie Move Federation to jest wyjście naprzeciw temu? No bo niby w tym samym stylu, ale zupełnie inna sfera. Nie wydaje mi się, ludzie szybko się tym znudzą, to nie jest... Tam nie ma emocji. Żeby były emocje, tam musiałyby być... Chyba że ogarnęliby pewną technikę, że byłyby stałe zespoły, że stworzyliby wewnętrzną strukturę, ale to jest za bardzo skomplikowane. Musiała trwać dłużej. Ale to jest za bardzo skomplikowany proces, że im cały czas będą mieszać zawodników, to będą mieli stałych kibiców. Nie będą mieli stałych kibiców ci ludzie. Tak jak dzisiaj obecne drużyny mają, każdy ma swoją fanów, prawda? Tak, dokładnie. Także można by było zrobić tutaj małą... Ale może ja niepotrzebnie to mówię na wywiadzie, bo jeszcze to wykorzystają, a ja nie... To nie jest głupia rada. No, ja wiem, że to nie jest głupia rada, tylko że oni to wykorzystają, to nie wszyscy na tym skorzystają. Będą robić pieniądze na mnie. No posłuchaj, a może też na tym skorzystasz. A powiem Ci, ja chodząc po widowni, widziałem różnicę w porównaniu oczywiście do wszystkich walk, freakfightów i też takich bardziej sportowych. Widziałem, że tam w odróżnieniu właśnie do tych walk jest całe rodziny z dziećmi. Tego wcześniej nie było. Na Mu Federation. Na Move Federation. Tak, były całe rodziny z dziećmi. My też były. No ale takie maluchy, ja tam widziałem takie maluchy 3-latki. Widziałem 6-7-latki. Okej. No to... 3-latek nie widziałem rzeczywiście. No tam były całe rodziny. No wiadomo, że tam nie ma przemocy, chociaż... No powiedzmy, ale na pewno nie ma aż takiej. Nie ma aż takiej przemocy i na pewno nie jest to dostrzegalne dla dzieci, tak? Dobrze, posłuchaj. Jak widzisz rozwój w ogóle tych gal freakfightowych najbliższy rok? Bądź prorokiem. Uważam, że będzie to utrzymywać się na podobnym poziomie i to nie będzie zanikać. Wydaje mi się, że może być delikatny wzrost. Jest duża inflacja też. Dużo osób wybiera właśnie też nielegalne formy oglądania tego, ale mimo wszystko popularność tego cały czas rośnie. Jest dość duża. No w sensie no, oglądałem na nielegalnych portalach, ale wiadomo, no, inflacja rośnie, ludzie nie mają pieniędzy, ludziom zaczyna brakować tych pieniędzy, więc wybierają nielegalne źródła, no ale mimo wszystko popularność tych federacji cały czas rośnie. Posłuchaj, to tak reasumując dzisiejszą walkę, rozumiem, że jeszcze raz zobaczymy Cię w tym temacie, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Co chcesz, co chciałbyś powiedzieć skontuzjowanemu Bagiecie, tak na zakończenie dzisiejszego dnia? Znaczy ja go raz już przeprosiłem. Życzymy Bagiecie chyba zdrowia, co? Jak najbardziej. Pozdrawiam serdecznie. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.